Zainteresowani strategią rozwoju powiatu kutnowskiego na lata 2015-2020 mogą od dzisiaj zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu. Strategia jest takim dokumentem podstawowym dla powiatu, gdyż diagnozuje przyszłe kierunki rozwoju powiatu w różnych dziedzinach, zarówno w edukacji, promocji, w dziedzinach gospodarczych. Można powiedzieć, że taki dokument podstawowy dla zarządu powiatu, w jakich kierunkach należy prowadzić działania zgodne właśnie z tą wizją i misją, która w strategii jest zawarta. Strategia rozwoju powiatu dotyczy m.in. inwestycji, oświaty, ochrony zdrowia czy rolnictwa, a więc spraw niezwykle ważnych dla mieszkańców powiatu. Mieszkańcy zainteresowani problematyką mogą pobrać sobie formularz taki konsultacyjny. W związku z tym mogą to wysłać pocztą zwykłą, pocztą elektroniczną. Mogą również przyjść do kancelarii tutaj na Kościuszki 16 Starostwa Powiatowego w Kutnie. Jak również odbędą się takie konsultacje z przedstawicielami organizacjami, z organizacji, instytucji i społeczności lokalnej. Spotkanie odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 12. Sam projekt strategii przechodził jak dotąd liczne zmiany. Na bazie tej poprzedniej strategii powstaje w zasadzie całkowicie nowy dokument. W związku z tym to są pierwsze konsultacje oczywiście, bo zanim Rada Powiatu podejmie decyzję o zaakceptowaniu tej strategii, to takie konsultacje oczywiście tutaj są niezbędne. Wcześniej odbywały się też konsultacje, ale to do poprzedniej strategii, którą opracowywał poprzedni zespół pod innym kierownictwem. Ze strategią rozwoju powiatu kutnowskiego można się zapoznać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie.